Witam w autorskim podcaście na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Aleksander Olech. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Dr Olech jest dyrektorem programu bezpieczeństwa w Instytucie Nowej Europy. Reprezentuje także Baltic Defense College. Pisze m.in. także dla Defense24. Jego zainteresowania oscylują wokół bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmu, Francji oraz relacji na linii Francja, Rosja. Czy coś ważnego pominąłem, Olku? Wszystko się zgadza. Myślę, że czekamy tylko na więcej, żeby móc powiedzieć więcej właśnie o tych relacjach, ale też, żebym ja też mógł gdzieś więcej tego świata zwiedzić i opowiedzieć dla naszych słuchaczy. No, myślę, że nie będzie z tym najmniejszego problemu. Sytuacja międzynarodowa, sytuacja na świecie robi się, powiedziałbym, coraz mniej bilateralna, a coraz więcej. Wielostronna, by nie powiedzieć, że tych uczestników w tym środowisku już jest tylu, że ta układanka robi się dość skomplikowana. Niestety, można by rzec, że te główne skrzypce obecnie wiedzie, jakby w pewien sposób Rosja, ale Francja też ma tutaj swoją szczególną rolę. Jak ty interpretujesz całą sytuację związaną z wojną i agresją na Ukrainę? Ale właśnie w aspekcie też tych dość specyficznych, jakby nie patrzeć, relacji na linii Francja-Rosja. Kwestia jest taka, że nasze wszystkie przemyślenia, antycypacje, analizy opierały się na tej wiedzy, iż druga armia świata okupuje wschodnią część Ukrainy. A reszta obserwuje, ale też koncentruje się na własnych interesach w innych regionach. Mam tutaj na myśli Stany Zjednoczone, Republikę Francuską, Chiny, czy choćby Turcję i Japonię. I nagle, pod koniec lutego, okazało się, że możemy zapomnieć o tych wszystkich analizach, które przygotowywaliśmy, bo choć rozważaliśmy, że Federacja Rosyjska ma chęć, żeby faktycznie te ziemię zagarnąć, też pokazać swój potencjał militarny, no to jednak postawienie się pod ścianą, biorąc pod uwagę część sankcji, myślę, że zaskoczyło sam Kreml. Te relacje, które się wytworzyły już po inwazji, dały nam Użyjmy słowa piękny obraz, jak wyglądają te multilateralne relacje pomiędzy konkretnymi partnerami. Każdego dnia odbywają się spotkania elit politycznych i tam możemy dostrzec, gdzie tworzą się albo gdzie już były te sojusze międzynarodowe. I tutaj Federacja Rosyjska, co prawda w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy też w ramach zwykłych spotkań roboczych, ma pewne państwa, które ją, które ją popierają. Ale doszło do ogromnego odwrotu tych, które kiedyś miały z nią dobre stosunki w kwestii współpracy, nazwijmy to, gospodarczej czy też militarnej. I teraz możemy sobie zadać pytanie, w którą stronę poszczególne państwa mogą pójść, gdy ta inwazja troszeczkę się zmniejszy lub ona się zakończy. Dlatego, że chciałbym podkreślić, że każda luka, musi zostać wypełniona przez mocarstwa. Teraz takie dość duże koło zrobimy sobie, ale jeśli pomyślimy o Indopacyfiku, czy nawet o Afganistanie, wycofujący się Amerykanie to było automatyczny sygnał, że inne państwo musi wejść w ten region. Podobnie z Indopacyfikiem, gdzie państwa rywalizujące nie tyle z Chinami, co również chcące pokazać swój potencjał, bo tym przykładem niech będzie Republika Francuska, która niekoniecznie jest zainteresowana, żeby z tymi Chinami stricte militarnie rywalizować, ale już bardziej politycznie, czy też dyplomatycznie, bo tam ma swoje terytoria zamorskie, to już pojawia się problem tej rywalizacji. Dlatego też NATO Unia Europejska i Federacja Rosyjska. Pokazały, jakie karty faktycznie mają na wypadek konfliktu. Nie nazywajmy go pełną eskalacją, ale myślę, że Odpowiedzieliśmy sobie na pytania, które wielu geopolityków, myślę, że ty również e, chcieliśmy sobie zadać: co by było, gdyby Rosja? Bo przecież, tak naprawdę cały czas badały i w analizach, opracowaniach, również byłem częścią tych analiz i opracowań. Nawet e, na około dwa miesiące przed e, tą inwazją napisałem e, małą analizę, gdzie podkreśliłem, że atak na Ukrainę wiąże się z ogromnymi stratami finansowymi dla Federacji Rosyjskiej, a zwłaszcza dla wielkich korporacji. Które mając pewne zdolności lobbingowe i wpływu na największe tutaj rządy świata powinno oddziaływać na tyle, że do tej inwazji nie dojdzie. I tutaj Kreml postawił wszystko na jedną kartę Finansową. Ale muszę bardzo... zapytać muszę zapytać. Spodziewałeś się faktycznie tej inwazji, bo ja właśnie jeszcze... nie. krótko przed zarzekałem się w radiu, że w wywiadzie, że tej inwazji teraz nie będzie, tak? Bo dlaczego też pytam? Bo wskazujesz tutaj od razu na pewien interes, jakby nie patrzeć gospodarczy na podmioty, które lobują, które, nie czarujmy się, naciskają na pewne rządy. Czy w pewien sposób chcesz powiedzieć, że te podmioty na tyle są silne, że rządy jednak ulegają i swoją politykę późniejszą jakby sprawują, czy uprawiają ją w taki sposób, aby Temu biznesowi w pewien sposób dogodzić, i mimo pewnych niedogodności, jakby politycznych, jednak rządy podejmują takie, a nie inne kroki. Podejmują pewne działania bądź ich zaniechają. Dokładnie o tym mówiłem. Czyli. To, że są pewne zdolności dla Francji w Afryce, dla Niemiec w Europie, dla Stanów Zjednoczonych, to co mówiłem, Bliski Wschód, teraz Indo-Pacyfik, to są, to są mocarstwa, które muszą gdzieś swój potencjał militarny, ale też potrzeby gospodarcze umieścić umiejscowić. I ta inwazja, w mojej ocenie, była niemożliwa z uwagi na straty, które może ponieść głównie finansowe Federacja Rosyjska. Tak się jednak stało, co jest też cenną nauką dla mnie i dla wszystkich analityków, że jednak wojna rządzi się swoimi prawami, i też Federacja Rosyjska nie mogła bez końca okupować tych regionów. Jeśli chciała pokazać jakąś swoją siłę czy też y, manifestację. Dlatego kończąc, kończąc poprzednią myśl, byłem przekonany, że gdzieś dojdzie do tego połączenia, jak, czego świetnym przykładem są Stany Zjednoczone, tych zdolności wielkich firm, potentatów i też y, rządów, y, i Federacja Rosyjska się zatrzyma. Tak się nie stało, ale od razu rzucam tutaj taki języczek uwagi naszym słuchaczom. Mogę zagwarantować, że po zakończeniu tej inwazji, czy też po skończeniu tej wojny, miejmy nadzieję, że to nie eskaluje. Na pewno będzie tak, że firmy na 100% francuskie będą chciały inwestować na Ukrainie i będzie tak, że kolejne inne wielkie organizacje, choćby Stanów Zjednoczonych, będą dążyły do tego, żeby właśnie tam się pokazać, no bo Ukraina będzie takim krajem, który trzeba odbudować. I też mogę zagwarantować, że Francuzi na pewno do Federacji Rosyjskiej wrócą. No, właśnie, bo też tak naprawdę chciałem o to zapytać i powiem szczerze, nawet sam się wewnętrznie gdzieś prowokowałem do pewnego postu na Twitterze, ale czas mi nie, niekoniecznie pozwalał, bo tak się zastanawiałem nad tym właśnie typowo francuskim podejściem. Z jednej strony chcą jednak te relacje z Rosją utrzymywać, z drugiej za chwilę przyjdzie ten moment jednak, że trzeba, trzeba będzie, tak trochę w cudzysłowie. Ale jednak Ukrainę odbudowywać. Ja cały czas, pod, cały czas podkreślam to, że musimy to zrobić my jako Europa, bo pomijając już kwestie pewne moralne, etyczne, pewnych zobowiązań w naszych umysłach i sercach i tak dalej, jeżeli my tego nie zrobimy jako Europa, a tym samym nie przyciągniemy tej Ukrainy jeszcze bardziej do Europy pod każdym względem na najróżniejszych płaszczyznach, to zrobią to za nas kto? Chińczycy. Tylko pytanie, czy teraz trochę Ukraina się na tą Francję być może nie, nie obrazi? Jak tobie się wydaje? Może gdzieś pewne obserwacje też poczyniłeś? czy tych państw będzie więcej niż na pewno Niemcy, tak, które nie angażują tak. się w takim stopniu, jak mogą. Jeśli weźmiemy pod uwagę NATO, to pomyślimy o Turcji. Też możemy odnieść się do Portugalii, czy do Hiszpanii, czy konkretnie do Włoch ale też muszę pamiętać, że w kwestii choćby wsparcia logistycznego dzisiaj Hiszpanie pomagają. Również Włosi udzielają przez wsparcia militarnego, ale też pomagają w patrolowaniu przestrzeni powietrznej. Ja zawsze oddzielam kwestie Mimo wszystko gospodarcze i militarne, to się łączy gdzieś na końcu, no ale weźmy pod uwagę Chiny, w jaki sposób Chiny są militarnie obecne na świecie. Mam na myśli ich stacjonujące wojska w obcych państwach. Ja z tego czasu przygotowywałem takie opracowanie. Zachęcam wszystkich Państwa do przeczytania dotyczące zagranicznych baz oraz wojsk Republiki Francuskiej, Federacji Rosyjskiej i również w tym samym opracowaniu przedstawiałem, gdzie są obecne Stany Zjednoczone. I widać, że te kraje, jeszcze oczywiście możemy wspomnieć choćby o, o, o Turcji czy o Włochach, ale widać, że te kraje są takimi mocarstwami, które na całym świecie są obecne. A Chiny wybrały tę ścieżkę ekonomiczną. I nawet w ostatniej debacie między Emmanuel Macronem a Marine Le Pen podkreślano, jeśli odwracamy się od Federacji Rosyjskiej. Automatycznie wpychamy Federację Rosyjską w ramiona Chin, ale myślę, że Chińczycy przyjmą wszystko pod względem ekonomicznym. Mam na myśli to, że potrzebują rynków zbytu, potrzebują kolejnych inwestycji. W związku z tym, dlaczego nie miałoby się stać to na Ukrainie? Nie możemy mieć żalu do państw, które szukają, jakby to powiedzieć, po prostu lepszego jutra. I kontraktów. Bo dlaczego teraz mówimy o Ukrainie, a wcześniej podobne kwestie, jeśli chodzi o prawa człowieka czy uchodźców, nie padały w kontekście, a znaczy na pewno padały, ale nie w takim stopniu jak Syria, Jemen, Libia, czy choćby to, co się dzieje teraz w Sahelu. Tu nie chodzi o to, że Europa ma być wybawicielem, tylko patrząc na sytuację globalnie to ktoś w tych regionach będzie miał dla siebie korzyści. Przecież Turcja potrafi z Francją spotkać się w jednym kraju militarnie. Francja z Federacją Rosyjską. Stany Zjednoczone potrafią spotkać się z Federacją Rosyjską, rywalizować. Są jeszcze grupy prywatne. Ilość tych interesów przecinających się sprawia, że państwa wzajemnie muszą sobie na pewnych polach, jak to się mówi, ustępować. Ja tylko przypomnę, że w styczniu tego roku Kamala Harris wybrała się w swoją pierwszą wycieczkę zagraniczną do Europy. Nazwijmy to oczywiście wyjazd dyplomatyczny, ona na myśli wycieczkę, dlatego że tylko 30% Francuzów odnotowało, że ona się w ogóle pojawiła w Republice Francuskiej. A co ciekawe, w tym samym czasie Paryż wizytowało dwóch przedstawicieli Federacji Rosyjskiej, minister spraw zagranicznych i minister obrony. I spotkali się ze swoimi um, odpowiednikami ze strony francuskiej. I ta wizyta, w ocenie Francuzów, również mojej, była ważniejsza dla Francuzów niż wizyta um, przedstawicielki USA. Miesiąc później doszło do inwazji na Ukrainę. Francuzi teraz nie wyłamują się z sankcji, o czym pisałem. Francuzi podkreślają, że należy zatrzymać dostawy z Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o surowce energetyczne. I Francuzi też um, chcą wspierać Ukrainę również w kwestii tutaj uzbrojenia, przekazując jej oficjalnie, ale też nieoficjalnie uzbrojenie. I też od um, kilku tygodni jest um, zakaz, ażeby nie udostępniać informacji um, publicznie dotyczących, jakie środki, materiały Ukrainy są przekazane oczywiście mamy przecieki, ale te przecieki dotyczą tego, że Macron stara się o reelekcję, więc trzeba podkreślić, że faktycznie wspierał Ukrainę, a Marine Le Pen oczywiście ma te związki z Federacją Rosyjską, więc łatwo jest pokazać ten kontrast między y, nimi. W związku z tym tylko chcę podkreślić, że różnice między państwami w ich podejściu nie mogą być postrzegane jednostronnie, czyli państwo jest konkretnie przeciwko w tym, w tym i w tym. Nie, mamy różne relacje. Owszem, z polskiej perspektywy Federacja Rosyjska jest największym zagrożeniem i wrogiem, ale z francuskiej perspektywy już jest zupełnie inaczej. Na tym polu możemy się nie dogadywać, ale na innym możemy współpracować. No, to jest tylko interes i to jest to słynny crème de la crème, e, polityka francuska, czyli gdzie możemy, tam się pojawiamy i tam czerpiemy korzyści. Bardzo się cieszę, powtórzę to po raz enty, i, ale to też świadczy o tym, że, że chyba z rozmówcami w miarę się dopasowuje, bo bardzo często rozmówcy właśnie poruszają w swoich wypowiedziach te wątki, o które i tak chcę zapytać, więc to też trochę świadczy o pewnej ciągłości naszych rozmów, które, które w żaden sposób nie są przecież reżyserowane, bo umawiamy się tylko na pewne, na pewne zagadnienia. Powiedziałeś coś, co też podkreślam bardzo często wcześniej przy okazji terroryzmu, dzisiaj przy okazji wojny, kiedy wybucha ta przysłowiowa bomba na targowisku w Kabulu. To siedzimy w ciepłych kapućkach tak, i wcinamy ten przysłowiowy popcorn, i przechodzimy do kolejnej informacji. Kiedy ten terroryzm zaczął coraz bliżej Polski, między innymi, bo patrząc na polskie podwórko, coraz bliżej Polski się pojawiać, to zaczęliśmy się nad tym wszystkim zastanawiać. Nigdy była chociażby sytuacja tak z tym Polakiem, który zginął i którego ciężarówka została. Użyta w zamachu w Niemczech na, na świąteczny jarmark. Nie spodziewaliśmy się na pewno żadnej kwestii związanej z wojną, oczywiście patrzyliśmy na Rosję, jak patrzyliśmy, ale jednak nie spodziewaliśmy się wojny. Dzisiaj, patrząc tak trochę psychologicznie, trochę nam się spojrzenie jakby nie patrzeć zmieniło, ale to też świadczy o tym, że trochę inaczej traktujemy ofiary, które są daleko, a trochę inaczej te ofiary, które są bliżej nas. Nie wiem, czy to nie wynika z naszego wewnętrznego strachu, tak naprawdę, od nas samych, o pewną formę pewnego egoizmu, ale do czego zmierzam? ONZ, czy sam ONZ i Rada Bezpieczeństwa, tak naprawdę, bo nad tym też się zastanawiam, już nie od wczoraj, żebym nawet, że od lat, czy w tej formie tak naprawdę jest tą organizacją bezpieczeństwa zbiorowego, międzynarodowego, zapewniania pewnych rzeczy, nie chcę powiedzieć, że wymuszania, bo mimo wszystko ONZ wysyłając te misje, one miały też dość spore swoje mankamenty. Nie będę już mówił o wpadkach, ale ludzie też ginęli na oczach żołnierzy ONZ-u. Czy dzisiejsza sytuacja nie tyle jakby tej całej platformy stosunków międzynarodowych, ale bezpieczeństwa międzynarodowego i różnych organizacji, bo tu w sumie moglibyśmy się odnieść też jeszcze do innych, nie tylko do ONZ-u? Czy ona, czy nie jesteśmy w tym momencie, w takim punkcie zwrotnym, gdzie należałoby usiąść do stołu i powiedzieć: Nie, od dzisiaj już tak tego nie robimy, zmieniamy pewne zasady, ale musimy bardziej aktywnie działać. Czy Twoje rozważania też gdzieś w tą stronę szły, czy, czy nie koncentrowałeś się na tym? A kwestia ONZ-u jest teraz wielokrotnie podnoszona, ale musimy sobie podkreślić, kto jest członkiem stałym Rady Bezpieczeństwa. Czyli tak długo jak mamy Federację Rosyjską. Więc może ta formuła tak naprawdę w pewien sposób niestety, to nie jest może najlepsze słowo, ale się wyczerpała i wymaga to jednak znaczących zmian i narzucenia pewnych zasad nowych. Ja byłbym fanem misji wojskowych oraz cywilnych w ramach Unii Europejskiej lub w ramach NATO. Sądzę, że im mniej, tym lepiej. Prawdą jest, że mogą być podnoszone misje pod. Agendą, czy też pod tutaj wachlarzem NATO i Unii Europejskiej, za zgodą ONZ-u, czy też Rady Bezpieczeństwa lub konkretnego państwa. Tutaj ale no Olku, jest... czasem niestety ktoś nam może zarzucić, ale Unia Europejska, czy NATO, nawet jeśli nie jest pewną stroną, że będzie stronnicza i że ktoś jednak nie przystanie na to, nie? nie? Dokładnie, Dokładnie. No. dlatego to jest zmieszałbym... Dlatego zmniejszałbym ilość możliwych przeciwników w kontekście dyskutowania tego mhm, uczestnictwa konkretnej misji. A, dlatego, że wracając do tych twoich ciepłych kapci przed telewizorem, ja jestem zdania, że powinniśmy pomagać na miejscu. Mam na myśli mhm. to, że nie możemy przyjąć wszystkich i Polska wykonuje świetną pracę i to trzeba podkreślić, ponieważ jesteśmy krajem graniczącym, tak samo jak kraje bałtyckie. I my możemy ten ciężar wziąć, chcemy wziąć ten ciężar i sobie świetnie z nim radzimy. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w Afryce, no nie możemy stworzyć sytuacji, w której wszystkie kraje w Europie nagle znowu przyjmują tych migrantów, bo skończy się to, co jest w Republice Francuskiej, czyli prawie milion osób bez dokumentów lub nielegalnie. I to jest problem, z tym sobie nie poradzimy. Tutaj przynajmniej Ukraińcy mają możliwość życia w społeczeństwie, zintegrowania się, znalezienia pracy, wysłania dzieci do szkół. To jest wartość to dana, dlatego ja uważam, że trzeba pomagać na miejscu, a nie przyjmować wszystkich do Europy, czy wysyłać ich do Australii, czy teraz szalone pomysły, żebyśmy te osoby konkretnie wysyłały do któregoś państwa afrykańskiego. Też bardzo, jak skoro rozmawiamy o ONZ, to od razu powiedzmy, co ONZ może dać. Polecam bardzo sprawdzić sobie w internecie obozy UNHCR. To mm -hmm. są obozy, które są tworzone, i szanowni państwo, możecie wejść na stronę internetową, przynajmniej takie, że było w zeszłym roku. Na stronę internetową i macie online licznik. Osob, które znajdują się w konkretnych obozach. Ja popełniłem swego czasu artykuł na temat obóz UNHCR w Afryce i na Bliskim Wschodzie i są tam tysięcy osób, tam największe obozy mają po 400 tysięcy osób. Są to białe namioty z takim logiem właśnie UNHCR, to jest Wysoki komisarz um, do Spraw Uchodźczych Organizacji Narodów Zjednoczonych. I ci ludzie żyją właśnie na takim wielkim po prostu polu namiotowym. Ci, którzy udało im się zdobyć te namioty, to mają lepiej, ci, którzy nie, to nie mogą żyć. I te namioty są w konkretnych regionach. Na przykład, Kenia zmaga się z ogromną liczbą właśnie osób w takich miejscach. I to też jest forma tak zwanej broni demograficznej, gdzie możemy poprzez dużą liczbę migrantów z jednego kraju do drugiego. Przechodzących wpłynąć na funkcjonowanie państwa, dlatego że w takich obozach tworzą się dosłownie różne grupy, podgrupy, tam jest też wiele różnych narodowości, tam są też różne wyznania, różne kultury. A Ale ludzie, to jest którzy... dokładnie to, czego chcieliśmy tak naprawdę u nas w Polsce uniknąć, aby dużych obozów tak. nie tworzyć, nie budować, prawda? Dokładnie tak, dlatego to nie jest dobre rozwiązanie i trzeba w takim wypadku te osoby rozdzielać, bo też jaki błąd może popełnić Polska? Pozwolenie, ażeby osoby z Ukrainy zamieszkały w konkretnej części miasta albo na konkretnych ulicach, jako tylko osoby z Ukrainy, i żeby one się nie asymilowały, a później nie integrowały z Polakami, żeby się nie zamknęły w tym swoim środowisku ukraińskim, no bo to też no, będzie od zawsze już takie, tak, to są osoby z Ukrainy, to są osoby z Polski. No, skoro teraz w tym kryzysie podkreślamy podobny kod kulturowy, nie, łatwość nauki języków, wzajemna, wykorzystajmy to. A chciałbym wrócić jeszcze do kwestii biznesowych, o których wcześniej mówiłeś. Myślałem, że do terroryzmu. To za chwilę, to za chwilę, bo zdecydowanie to są wątki, które cały czas gdzieś tam się oczywiście pokrywają. Ale muszę jeszcze zapytać: co po wojnie? Niezależnie od tego, jaki, jaki będzie, brzydko mówiąc, efekt końcowy całego konfliktu zbrojnego. Wyobrażasz sobie sytuację i jesteś w stanie w swojej głowie, jakby ją zaakceptować, że wracamy do tego co było wcześniej? Bo wydaje mi się, i zresztą też od, no też od dłuższego czasu cały czas twierdzę, że tak naprawdę mm, jesteśmy wręcz zmuszeni do przejścia do nowego ładu, do nowego porządku. Popełniamy w mojej opinii znaczący błąd, bo nie potrafimy tych takich aktywnych działań prowadzić, a, a tylko no te typowo reakcyjne, tak? Czekamy, co zrobi Putin, co zrobi Putin. Nie tędy, nie tędy chyba droga. Jesteśmy skazani i tak na pewną, na pewien proces właściwie zmiany. No, nie zaakceptuję, powiem szczerze, sytuacji, w której jeżeli Putin powie, dobra, to w jakimś tam stopniu my się wynosimy. Nieważne, czy tam część Abstrahując właściwie, nie tyle nieważne, co abstrahując od tego, czy część tam Ukrainy zajmie, czy się wycofa w całości, nie wyobrażam sobie sytuacji do powrotu do starych realiów biznesowych z Rosją. Powiem tak, w najmniejszym nawet stopniu, bo nie wszyscy pewnie się ze mną zgodzą, ale wydaje się, że Rosja w pewien sposób na dekady powinna zostać w cudzysłowie ukarana, wyizolowana, aby. Bo jak widać mentalność typowego rosyjskiego, a właściwie radzieckiego człowieka od II wojny światowej niespecjalnie się zmieniła. I widać to po zachowaniach ich, ciężko ich zresztą nazywać żołnierzami. Więc może trzeba na kilka dekad dosłownie tą Rosję i jednak mimo wszystko wyizolować od, no przecież jesteśmy tym wstrętnym i zgniłym zachodem no wolałbym powiedzieć, że nie jesteśmy, ale mam na myśli wiem, że masz na myśli to, że się w, tak powiem, wdawa, wdajemy w taką tak, perspektywę tak. rosyjską. Niestety pomimo tego, że już kilka razy nazwałem to amoralnym chorym mhm. i nienormalnym, co się dzieje na Ukrainie nie jest to coś co w jakimkolwiek charakterze może przestrzegać tych konwencji, genewskich czy haskich. To musimy zdać sobie sprawę, że zapominamy bardzo szybko w takiej perspektywie naszego życia, w sytuacjach, które się wydarzyły. Rosja na pewno poniesie karę finansową, niemniej proszę pamiętać o tych firmach prywatnych, które mogą pozwolić sobie na inwestycje. I teraz wyobraźcie sobie kraj, który potrzebuje zagranicznych inwestorów na już, a zagraniczny inwestor automatycznie, automatycznie ma zagwarantowany ogromny zysk. Bo zobacz, teraz nie mamy tam firm. Wycofały się i nie mówię tutaj o firmach spożywczych, logistycznych, IT. To jest całe spektrum, o którym możemy rozmawiać godzinami. I ta pierwsza wchodząca firma zagraniczna automatycznie ma genialne możliwości do sprzedaży swojego produktu. No i teraz niech pierwszy rzuci ktoś kamień, kto nigdy nie korzystał na właśnie takich kwestiach w postaci krzywdy ludzkiej. Jako ogromny fan sportu od razu się odniosę do nadchodzących tutaj wielkich zawodów sportowych w postaci Katar 2022. Również odsyłam do swojego artykułu dla portalu Weszło, gdzie napisałem razem z I też mnie zdenerwować Pan, chyba, ale i... tak. Nie, żartuję oczywiście, bo tak. w wykonalności podzielam... To co, tutaj się zdarzyło, zdanie, tak? to co się dzieje jak budują stadiony w Katarze, ile tam tysięcy robotników ginie i też przymykamy na to oko. Mam na myśli to, że dojdzie do takiej sytuacji niestety i patrzę na to z biznesowego punktu widzenia, że ktoś tę lukę będzie musiał wypełnić bo, wypełnić, bo to będą pieniądze, będą to finanse. Owszem będzie się podnosił bunt, ale przecież to nie jest tak, że wyłączamy Rosję na zawsze. A Rosja na pewno się nie zmieni, bo sam powiedziałeś, jacy byli radzieccy żołnierze i faktycznie widząc te nagrania, widząc te filmiki, te zachowania, te podejście do um, Ukraińców, ale też do właśnie tego zgniłego Zachodu z perspektywy rosyjskiej, potwierdza, że to się nie zmieni w ciągu 50 lat. No, a za 50 lat będą kolejne konflikty w innych regionach, które mogą odwrócić uwagę od sprawy ukraińskiej, nie sądzisz? No zdecydowanie i jeżeli teraz dobrze... Nie rozegramy całej sytuacji, no pozostaje nam ufać, że pewne rozmowy trwają, również na dość nieoczywistych kierunkach, co podkreślam: to możemy przegrać naszą przyszłość, jeśli nie naszą, to na pewno kolejnych, kolejnych pokoleń. A powiedz Ale mi... nie byłbym takim nie byłbym takim pesymistą. Bardzo podoba mi się to, jak mocno angażują się kraje bałtyckie. Mhm. Dzisiaj choćby Estonia już oficjalnie uznała działania rosyjskie na Ukrainie jako ludobójstwo. W związku z tym musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy czasem to podjęcie działań przez Federację Rosyjską nie ta nam troszeczkę takiego kopa pozytywnego w postaci zauważenia, na kogo możemy liczyć, na kogo nie. Aż tutaj się posłużę takim komentarzem, że na prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. No i poznaliśmy tych przyjaciół w biedzie. Nie chcę tu mówić o tym, że czasami ci przyjaciele się odgryzają i są tymi złymi, ale my swoją pracę wykonaliśmy. Brytyjczycy wykonali swoją pracę. Na flance wschodniej wykonują swoją pracę również Kanadajczycy, Francuzi, w związku z tym, może to był taki ciekawy test dla Zachodu i nie że rozłam w NATO, a raczej wskazanie na kogo w tym NATO możemy liczyć. Ja już tutaj zapowiem, że w prawdopodobniejszym tygodniu ukaże się tekst, który pisałem pod tytułem Co wojna w Ukrainie mówi NATO nie na to, na co tylko organizacji traktatu północnoatlantyckiego. W jaki sposób te wydarzenia, które się wydarzyły, mogą być takim zapałem dla organizacji, żeby w przyszłości podobnych błędów nie popełnić, dlatego, że nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale nie jest dokładnie opisane w tym słynnym traktacie piątym, w artykule piątym do traktatu, jak się wszyscy odnoszą, co dokładnie oznacza ta, ta pomoc w przypadku tej Napaści zbrojnej. W związku z tym te zawarte teraz sojusze i porozumienia mogą być takim wsparciem dla nas w przyszłości, a myślę, że my tutaj na wschodzie wszystko to dobrze zbudowaliśmy póki co. No ja właśnie często podkreślam, że nigdzie nie ma tak dobrych prawników pod kątem analiz systemów prawnych narodowych w Europie. Jak i naszych relacji unijnych i natowskich, jak Rosjanie, bo zdecydowanie należy podkreślić, że wszystkie ich działania zawsze są tak zaprogramowane i tak realizowane, abyśmy zawsze mieli wątpliwości, czy coś już tam wypełnia pewne kwestie, czy jeszcze nie. Aczkolwiek z drugiej strony, no też trzeba chyba sobie jasno powiedzieć, że pewne mity dotyczące Rosji, jej wojsk, służb lojalności pewnej chyba jednak to chyba w cudzysłowie e, chyba jednak padły dobrze a powiedz mi taka krótka wstawka mówiłeś że ktoś ten pierwszy zawsze w biznesie się znajdzie nie zawsze takim biznesem który najwięcej nieszczęść robi to jest oczywiście handel bronią no nie sposób się odnieść do tego handlu bronią na linii znowu rosja francja właściwie francja rosja mimo pewnych zakazów i embark. Skomentujesz no, jakoś tą, tą, tą oczywiście sytuację? Oczywiście z przyjemnością, gdyż w internecie jest mnóstwo um, bania dotyczących tej kwestii. E, musimy podkreślić, że broń do Federacji Rosyjskiej sprzedawały też inne państwa, a teraz ja to oczywiście wyjdę na e, frankofila, m, ale raczej Ktoś też nie wy. Ktoś musi. Ale nie, ja mam bardzo dużo krytyki do Republiki Francuskiej i niektóre z jej działań są tragiczne, co podkreślam w wielu swoich opracowaniach, ale kiedy kiedy należy chwalić, to, to się chwali. No i y, trzeba podkreślić, że Francja jako jedyny kraj NATO jest oficjalnie obecny wojskowo na Ukrainie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale to specjalny oddział żandarmerii narodowej y, bada właśnie zbrodnie rosyjskie w Ukrainie i jeśli się okaże, że faktycznie, a faktycznie tych zbrodni doszło, no to, to Francuzi będą tymi, którzy ogłosili co się wydarzy, a później to już tylko... Ale tu nie ma tempa. przypadku Olku, tu nie ma zdecydowania. Oczywiście, że nie ma przypadku. Bo oczywiście. chcą odegrać ważną rolę w przyszłości to raz, a dwa, no miejmy też świadomość, że ich obecność jedyna, jak to podkreśliłeś, jest jedyną formalną, oficjalną. Tak? Dokładnie tak. A całą I... resztę niech każdy sobie jak najbardziej... Jak najbardziej dopowie. A wrzuciłeś ostatnio. Ale to Twitterze? wrócę do odpowiedzi, wrócę do odpowiedzi, bo nie skończyłem. Proszę, A, propos tej pomocy, A propos tej pomocy właśnie Francuzi mają świadomość, że walczą nie o Europę Wschodnią, tylko oni walczą o Afrykę dlatego, że zostali wypchnięci przez Rosjan m.in. z Mali, z Burkina Faso. W Sahelu już ich nie będzie. W przyszłym roku mieli poczekać do 2023 roku, a już jednak misję zakończyli wcześniej. Więc oni wiedzą, że muszą mieć jakieś podstawy do dyskusji z Federacją Rosyjską. Więc ym, to, jest, to jest właśnie coś, co się nie dzieje przypadkowo, że, że ta żandarmeria akurat narodowa się tam pojawia. I teraz tak, Francja przekazała Ukrainie dotychczas sprzęt wojskowy o wartości ponad 100 milionów euro. Wcześniej przekazała... Hmm, sprzęt Przecież sprzedała uzbrojenie za 124 miliony euro, ale też szkoliła ukraińskich żołnierzy. No, a Macronowi, co ciekawe, wielokrotnie dziękował Włodimir Zelenski. To jest dość takie enigmatyczne, że pomimo tych napięć prezydent Ukrainy czasami wrzuca informację, że Francja Niemcy trzeba nam pomóc, a za chwilę dziękuję. Ty I i odpowiem na twoje pytania propos Rosji i, 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 i Francji, to faktycznie ostatnie kontrakty dla Kremla były realizowane jeszcze na przełomie 2019 i 2020 roku, czyli 6 lat po inwazji na Krym. No i w okresie, gdy oba państwa uczestniczyły właśnie w tym formacie normandzkim na rzecz rozwiązania konfliktu na Ukrainie, tam wówczas sprzedano wyposażenie typu optoelektronika, awionika, no ale to pozwoliło też modernizować Władimirowi Putinowi flotę samolotów myśliwskich i śmigłowców, a także czołgów, które są obecnie wykorzystywane w wojnie w Ukrainie. Prawdą jest, że od 1 sierpnia 2014 roku obowiązywało embargo na broń dostarczają do Rosji, którą nałożyła UE, ale jak podkreślają Francuzi, to już dużo wcześniej podpisane kontrakty były, a później następowało dostarczenie tych systemów. Jest to oczywiście problematyczne, ale Francuzi próbują się z tego bronić. Dla mnie to jest skandaliczne i ta umowa powinna zostać zerwana, zamknięta. No ale Francuzi, jak to mówią, biznesy to biznesy, więc kontynuowali swoje rozmowy. A w ogóle rok 2021 był dla Francuzów bardzo dobry, dlatego że uzyskali na sprzedaży uzbrojenia minimum 30 miliardów euro. No to oczywiście dzięki temu, że słynne Rafale zakupiła Grecja, Chorwacja, Egipt, ale też oczywiście pofolgowali sobie po przegranym kontrakcie z Australią na Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie uzyskano prawie 17 miliardów euro za Rafale. Bo trzeba pamiętać, że Francuzi wcześniej choćby sprzedawali Arabii Saudyjskiej, Indiom, teraz pojawia się Serbia. W związku z tym Francuzi, jak możemy otwarcie powiedzieć naszym słuchaczom, Pomagają i tym, i tym i w odpowiednim momencie się angażują, ale teraz nie można im tego zabrać. Są w tym momencie mocno po stronie Ukrainy. Pomagają jak mogą, nie wyłamują się sankcji, patrolują niebo nad Polską. No i Macron, bo Macron prawdopodobnie wygra te wybory. Znaczy nie, myślę, z pełną świadomością powiem, że wygra te wybory, nawet przytoczy punkty. Myślę, że więcej niż 55, myślę, że około 57 osiągnie, prawie 60. On będzie kontynuował tę politykę, może nie antyrosyjską, ale mniej prorosyjską niż Marine Le Pen. No, uprzedziłeś znowu trochę to, co chciałem zapytać, ale o tym za chwilkę. Taka mała to już wstawka. No, Europa jeszcze trochę też Francji, niestety, pamięta trochę sytuację z Mistralami, no, ale jakoś trochę się po kościach rozeszło. I właśnie teraz do tych wyborów chciałem przejść, tak? Bo dzisiaj wrzuciłeś oczywiście na, na Twitterze, o, o czym przed chwilą chciałem powiedzieć, i mówiłeś o pewnych kłamstwach w debacie. Spodziewasz się, że ta debata i tak naprawdę ta ostatnia prosta będzie polegała bardzo mocno na zasadzie, że Le Pen będzie się przedstawiała jako właśnie osobę, która jest bardzo mocno prorosyjska, a Macrona jako tego, który jako jedyny ma szansę Francję uratować i, i po części też Europę. Powiem, powiem ci, że bardzo szkoda mi Marine Le Pen. Patrzę na to tak chłodno, z perspektywy raczej widza, też nie, nie obywatela Polski, Unii Europejskiej, czy osoby interesujące się Francją, ale po prostu jako widz, który chciał zobaczyć ciekawy pojedynek. Bardzo słabo jej wyszło. W mojej ocenie zjadała Macrona na początku. Ja też wstawiłem do mediów społecznościowych taki opis, że zjada Macrona. Też nie zgadzało się ze mną wielu innych ekspertów. Dla mnie świetnie zaczęła i... Sądzę, że nie podpasowała jej troszkę agenda pytań i to ją zbiło z pantałego, dlatego że sprawy międzynarodowe i Federacja Rosyjska weszły tak naprawdę jako takie drugie z tych głównych dań. I ona nie potrafiła wykorzystać tego na swoją korzyść, i już w ogóle później nie wróciła właśnie do kwestii AUKUS z Australią, czy do całego Sahelu, czy do kontaktów Macrona na Bliskim Wschodzie. W ogóle nie, nie szła w stronę tych porażek zagranicznych, tych problemów, tych wyzwań, tych zbliżeń właśnie do krajów arabskich, a całkowicie jak gdyby skoncentrowała się, żeby bronić, że ona aż tak prorosyjska nie jest. Myślisz, że zaprocentowało jednak, Doświadczenie Macrona jako no jednak przedstawiciela republiki, no, bo jakby nie patrzeć, no polityczne to doświadczenie, relacje z innymi przywódcami, z innymi rządami, no tutaj można powiedzieć, że a tutaj, jeśli chodzi o doświadczenie, tak, no jednak są zdecydowanie po jego stronie. Ona tego doświadczenia nie ma. A jeżeli palą ją pewne tematy, no, no. Mam z tym problem, Arturze. Mam z tym ogromny problem, dlatego że w ogóle mnie Macron jakoś pozytywnie nie zaskoczył. Liczyłem na więcej. To, inaczej, to Marine Le Pen dobrze nie zagrała, a nie, że Macron rozegrał świetny mecz, już używ używając tak, nomenklatury tak, tak. piłkarskiej. Po prostu jakby zapomniała, co ma powiedzieć, na czym się kon koncentrować. Po drugie, Macron, i ja już to powiedziałem, dla, niestety nie dla ciebie, ale dla innego medium, <laughs> że Macron wykorzysta. Swoją tajną broń, czyli przywódców przed drugą turą. I to, co zrobił Macron dzisiaj, Hiszpanie, Portugalczycy, Włosi, Niemcy, Oficjalne stanowiska przedstawicieli rządu. Głosujcie proszę na Emanuela Macrona, a jeszcze przed nim jest przecież ta, nie chcę nawet tego tajną bronią, ale może przecież skontaktować się z Wołodymirem Zeleńskim i ten może również dać mu wsparcie. Aleksiej Nawalny, więzień polityczny w Federacji Rosyjskiej dał mu przecież wsparcie oficjalne wczoraj na Twitterze w języku francuskim. No, to jest Macrona broń, czyli wykorzystanie wsparcia liderów. Ja mam na myśli to, czego Marine Le Pen nie zrobiła dlatego że miała bardzo dużo okazji, choćby w kwestiach migracji terroryzmu, przemocy. No Macron wpadał z tym islamizmem, on sam mówił nie islam, zamieniał to na islamizm, obrażał uczucia religijne, później się z tego wycofywał, chciał zamykać kościoły, chciał funkcjonariuszy tutaj chronić wizerunku, internet chciał cenzurować. No było wiele takich smaczków, które mogła Marine gdzieś wrzucić i się na nie skoncentrować. Nie zrobiła nic z tych działań, nawet się do protestów żółtych kamizelek jakoś mocno nie, nie, nie powróciła. Więc no nie zrobiła nic, co mogłoby dać jej szansę na wygraną, a twoje pytanie, czy kłamali tak, dlatego, że napisałem raport dla Instytutu Nowej Europy wspólnie z Karoliną i Marcinem i w tym raporcie my opisaliśmy wizję wszystkich pięciu kandydatów, jak jeszcze ich było pięciu, teraz została ich dwójka i tam zebraliśmy ostatnie ich kilka lat, jak oni postrzegają choćby Rosję, bezpieczeństwo energetyczne, relacje z Polską, jak się do tego odnoszą i to były czy ich tweety, czy wystąpienia. To, co było mówione wczoraj, to było zebranie do całości Ogromnej pracy zespołów PR-owych, tak naprawdę, i ich sztabów, ażeby potwierdzili, co mogą Francuzom dać, a sami na takie niebezpieczne tematy jakoś mocno nie weszli. Była to dobra debata, nie mniej liczyłem, że będzie faktycznie rywalizacja i ktoś coś komuś wytknie. A tutaj Macron potwierdził, że jest gotowy, mniej gestykulował, mniej stosował te swoje takie okrążne sztuczki, że zaczyna jeden temat robić, cztery koła i wraca w ogóle do innego tematu. A Marine Le Pen utrzymała to, co miała przed pierwszą turą, czyli że jest dobrą ciocią, czyli spokojna, wyważona, poprawiające włosy. A mi zabrakło Marine Le Pen z 2017 roku, czyli wchodzi dynamicznie, odważnie. Tak, dokładnie tego słowa im brakowało. Z charakterem po prostu. Babki z charakterem, mówiąc tak yy, troszkę podwórkowo. Wspomniałeś o żółtych kamizelkach. i Jest to ważny element, bo osobiście wydaje mi się, że Rosja, czy z Putinem, czy bez z żywym, czy nie z żywym, no i tak będzie musiała, czy będzie tego nawet wręcz chciała, czy nie. Będzie grała dalej na podpalanie Europy i jednak te wszystkie blizny, które mniej lub bardziej w Europie gdzieś tam się tworzą, czy raczej się zrastają, będzie próbowała pewne tematy podpalać. Czy poza właśnie tymi, którzy protestują, widzisz jeszcze inne jakieś pola płaszczyzny, gdzie może dochodzić właśnie do trudnych sytuacji, wystąpień społecznych przeciwko rządowi, przeciwko być może prezydentowi, być może też problemów właśnie nie tyle z islamem jako takim, ale chociażby podobnych sytuacji jak ostatnio w Skandynawii miała miejsce, chociażby z paleniem Koranu. No nie, nie trzeba przypominać, co się też we Francji działo po karykaturach. Więc jakby właśnie tych platform, czy płaszczyzn jest sporo. Czy widać gdzieś, czy zauważasz takie sytuacje, że coś się może faktycznie dziać? Gdzie, gdzie coś się może otworzyć? Czy tak naprawdę to wszystko jest otwarte i tylko czeka na dolanie tego paliwa. Oczywiście przez Rosję, tak? Przez Rosję. No ciężko tutaj podkreślić, że jednak Rosja jest sprawcą czy też inicjatorem. Na pewno w jakichś względach Federacja Rosyjska i Marine Le Pen się zgadzają, a w związku z tym też popierali jej kampanię i też Marine utrzymywała od lat dobre stosunki. I wszelkie działania o charakterze takim Antypaństwowym, które szkodzą Francuzom, to jest coś, co Marine Le Pen rozumie, i ona jest taka bardzo do wewnątrz, do kraju. I to pamiętajmy, że młodzi ludzie to widzą. Ja przypominam, że osoby w wieku 18-35 lat głosowały na Jean-Luc Mélenchon i Marine Le Pen. To oznacza, że Emmanuel Macron nie wszedłby do drugiej tury, gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko głosy tych młodych osób. One chcą zmiany, one oczekują zmiany. A w związku z tym jakieś działania wewnątrz kraju mogą być zapalne ceny energii i tu faktycznie trzeba się zgodzić z Marine Le Pen sankcje na Federację Rosyjską póki co nie są skuteczne. Mam na myśli w jaki sposób ona ulega. No, nie zatrzymała się na, w Ukrainie, nie, nie, nie wycofuje wojsk w taki sposób, że już koniec jest tej sytuacji. No, jest to coś, co jeszcze Federacji Rosyjskiej nie zaskoczyło w tak dużym stopniu. No, rozumiem, że mamy tych pakiety sankcji, a może powinniśmy od razu sprawdzić jakie są największe sankcje, jakie możemy dać. Dać je od razu wszystkie, że to byłoby skuteczniejsze niż wprowadzać pakiet za pakietem. To ja Marin lepiej ma rację, no przecież korzystajmy z tej energii, no bo francuzom zależy na tym, żeby mieć tanią energię i tutaj to, co mi zapytałeś na początku, czy, czy gdzieś ten temat Francji, czy Ukrainy we Francji się wygasza? No, jeśli oferują się, oferuje się francuzom tańsze jedzenie, tańszą energię, ciepłą wodę w kranie, dobrą sytuację, to dlaczego mają się interesować sytuacją w Ukrainie? Skoro oni już przyjmowali migrantów z Afryki, z Bliskiego Wschodu, oni się już interesowali sytuacjami na całym świecie, to jest kolejny tylko konflikt, którym muszą się interesować, a cierpią na tym pod względem finansowym. No, jest to troszkę smutne, no, ale jest to też definitywne. W związku z tym trzeba sobie zadać pytanie, jaki jest konkretnie, Jaka jest ta korzyść dla Unii Europejskiej, czy też dla całej Europy, no i tutaj Macron wygrywa tym, że jednak jest ta spójność UE, nawet w ramach NATO, no a Marine Le Pen mimo wszystko chciałaby zamknięcia, wycofania się z dowództwa NATO i to myślę, że Francuzi gdzieś koniec końców rozumieją, okej, okay, tam jest wojna, to może faktycznie bez takich drastycznych zmian. Myślę, że nie będzie jakichś y, dużych konfliktów wewnątrz kraju, chociaż no, kwestie właśnie religijne i tutaj y, rywalizacja młodych, zwłaszcza osób, no bo tutaj też się pojawia problem, y, jak Mogą, że jak powiem, oddziaływać na siebie grupy młodych ludzi różnych wyznań czy też różnych kultur, to może być taki zapalnik w Republice Francuskiej. I myślę, że no nikt z takich centru prawicowców, bo Macron nie jest prawicowym, jest takim centrystą, myślę, że za pięć lat będzie ktoś zle, ktoś bardziej radykalny. Zauważ, że Macron, Le Pen, Zemur i Mélenchon to są osoby skrajnie. W osoby, w ogóle, elektorat skrajny, czyli maksy, maksymalnie prawicowy lub maksymalnie lewicowy, jak sumujemy wyniki, otrzymał ponad 53% we Francji. Czyli jak gdyby widać, że Francuzi są skrajnie skrajni w swoich spojrzeniach. Ale to ja bym jeszcze inny wniosek wyciągnął, bo stwierdziłbym dość odważnie, bo powiedzmy, Francja nie jest takim moim typowym podwórkiem, ale skoro mamy tak szeroko, że tak się wyrażę rozłożone sympatie, Społeczne, polityczne, a tak naprawdę wynikające ze światopoglądu, może to świadczyć o tym, że to społeczeństwo też jest mocno podzielone. No, musimy podkreślić, że Macron dostał 27%, Marine Le Pen y, dostała kilka dosłownie procent mniej. To były te pierwsze decyzje wyborców. Czy jak ktoś mhm. pyta nas, ile osób głosowało na Emmanuela Macrona, odpowiada mu się: około 27,5%. Ile na Marine Le Pen? Około 23. To są pierwsze wybory Francuzów. Tak, tych, którzy zdecydowali się pójść do urn wyborczych. Więc nawet jeśli Marine Le Pen dostanie 40%, a to będzie dla niej najgorszy wynik, 40%, mimo wszystko jej sztab, myślę, że po wczorajszej debacie nie liczy już na zwycięstwo, ale myślę, że w kwestii 45-6%, to to to, będzie też to też będzie ukazanie, że 40 ponad procent Francuzów są za zmianami, które oferuje pani Marine Le Pen. Albo po prostu przeciwne są temu, co robi też Macron, nie? Bo. Jak sami widzimy, i również i z naszego podwórka, jak sami i ludzie często mówią, że oni nie tyle głosowali za kimś co przeciwko komuś tak, innemu, tak. i to czasem się, i to czasem się dzieje. Ale takie pytanie, co do tych potencjalnych pól, o które pytałem, myślisz, że te takie złe duchy związane z terroryzmem, niebawem znowu się mogą, mogą się gdzieś obudzić? No, czas jest, jakkolwiek brzydko to nie zabrzmi. W pewien sposób jest idealny, tak? Pandemia, która de facto wcale się nie skończyła, wojna, która wszyscy się boją, żeby się nie rozlała szerzej. No, na miejscu terrorystów, powiem szczerze, chyba długo bym się nie zastanawiał. No powiem Ci, że tutaj bardzo mnie zaciekawiłeś i myślę, że mogę się zgodzić, że może nie faktycznie, nie faktycznie Federacja Rosyjska, choć jest to możliwe, że Rosjanie podjęliby takie działania, ale na pewno dojdzie do jakichś zamieszek po wyborze Macrona, gdzieś będą jakieś um, spięcia i polaryzacja w społeczeństwie i tutaj już musimy liczyć na służby francuskie, które Macron mocno wzmacnia, żeby powstrzymały takie zamachy. Gdyby taki zamach, ja to podkreślę po raz tysięczny, gdyby zamach miał miejsce przed drugą turą wyborów, automatycznie Saint-Semarine Le Pen mocno Skaczą w górę, bo ona wtedy pokaże, patrzcie, ja faktycznie mówiłam o tych zamachach, o tych wyzwaniach w kontekście sytuacji wewnętrznej. No, ostatnio jeden z szefów poleciał we Francji, prawda? No, tam co chwilę się zmienia sytuacja z uwagi na to, że niestety, albo niestety też służby kontrterrorystyczne podejmują działania poza granicami kraju. No, Francja jest otoczona kwestiami zagrożeń terrorystycznych. Jeszcze jest przecież Korsyka. Państwo niech sobie sprawdzą. Tam na Korsyce od praktycznie, 70, od lat 70. trwa kwestia walk o nacjonalizację Korsyki, żeby Korsyka była niepodległa. Francuzi nie chcą się zgodzić i, i cały czas tam rywalizacja trwa. To jest taki terroryzm wewnętrzny, później terroryzm islamski, lewicowy, prawicowy, islamistyczny, teraz dżihadystyczny. Francja przeszła przez tak zwane wszystkie fale e, terroryzmu. No właśnie, bo to do, dość ciekawe co powiedziałeś. Jest chyba takim kotłem, które fajnie to ująłeś właśnie w tą teorię e, najpewniej poporta ci chodzi, tak? Wydaje się, że wszystkie te fale, czy przedstawiciele tych fal w pewien sposób w francuskim społeczeństwie funkcjonują i pewną swoją, w cudzysłowie, "Role mogą chyba odegrać." Znaczy, no miejmy nadzieję, że nie, dlatego że sytuacja społeczna oferuje Francuzom wiele możliwości. Też pamiętajmy, że tam, nie jest, że tam nie jest tak, że terrorysta jest na każdym rogu. Są po prostu osoby, które nie odnalazły się w nowym kraju, lub kwestie religijne gdzieś im przesłaniają sytuację, ale jest dobra sytuacja dla obywateli Francji do życia, do pracy, do rozwijania się w tym kraju. Także w kwestiach artystycznych, co warto podkreślać. W związku z tym, to są pojedyncze przypadki, tylko że ten pojedynczy przypadek no, rzutuje na. Całą sytuację konkretnego ugrupowania czy też grupy religijnej. A są jakieś podmioty, które mogą wpływać w najróżniejszy sposób na te francusko-rosyjskie, szukam dobrego słowa, niejednoznaczne czasem relacje, o tak to może ujmę. Jest mm. ktoś, kto, kto może. Może właśnie mieć jakiś wpływ czy nacisk Oczywiście, na, na te relacje. Jest, jest, jest kilka państw, jest kilka państw, które bardzo mogą mieć wpływ i nacisk na te relacje. Owolem tak głęboko nie wchodzić, bo pewnie tych państw nie wyjadę, ale myślę, że jak podpowiem Państwu, że. Bardzo mocno Turcja wpływa na relacje na linii Francja, Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczone, troszkę mniej, ale umniejszają rolę Francji w Europie. To też boli choćby Emanuela Macrona. Również jest kwestia, jak zachowają się Indie względem ato Francji. A to Federacji Rosyjskiej. No i oczywiście tu jest pełna lista. Mógłbym ci nawet no, wymienić państwa, które mają współpracę jakąkolwiek z Federacją Rosyjską. Wymienię powiedzmy 10 pierwszych: to jest Egipt, to jest Sudan, to jest Madagaskar, to jest Republika Środkowej Afryki, to jest Libia, to jest Benin, to jest Botswana, to jest Burundi. Z Afryki nie wyjdziesz. Z Afryki nie wyjdziesz. Tak, to jest Afryka, to jest okay. cała Afryka i myślę, że tam się możemy koncentrować, gdzie mogą się te państwa zdarzyć. A padają takie hasła czasami od tych afrykańskich przywódców, którzy mówią, że Francuzi nie będą nam prezydentów i władców wybierać. No. Czasami jest to takie dość, dość mylne, no ale no Francuzi też wiele działali w, w Afryce, więc to są regiony naprawdę kluczowe. Dla nas, mam na myśli, dla Europy Środkowo-Wschodniej, ta Afryka jest mało ważna, choć choćby misja ta gdzie mamy czy Czechów, czy, czy Estończyków się pojawia, no ale dla innych państw, jak choćby dla Francji, to jest to ciekawy region. Tam te interesy. I tu wracamy do początku rozmowy. Tam te interesy Francji i Rosji mogą się zderzać, mimo że my nie widzimy odniesienia do Europy Wschodniej, to te dwa mocarstwa widzą. O, jeszcze jeden podmiot muszę zapytać, który wymieniłeś na samym początku, a który też może nie być wcale taki oczywisty, bo wspominałeś m.in. o Chinach, wspominałeś o Turcji. Myślę, że nie wymaga to szerszego komentarza, ale powiedziałeś też o Japonii. Tak, no Japonia, Japonia jest ciekawym partnerem dla e, Francji. Tutaj nie ukrywajmy, że wspólne ćwiczenia wojskowe to jest jedna kwestia. Możliwość inwestycji, o której się zapomina kompletnie, ale tutaj w energię odnawialne, ale też e, firmy IT, które inwestują dwustronnie. Też Francuzi chcą budować przemysł logistyczny i transportowy właśnie na e, terytorium Japonii to jest ciekawa sprawa i tutaj myślę, że musimy spoglądać w kwestiach właśnie gospodarczo ekono, no takich gospodarczych i też ekonomicznych inwestycji na relacje Francja Japonia a militarnie na relacje Japonia Stany Zjednoczone. Więc to chciałbym, żeby państwo brali pod uwagę. Ja się w Azji nie specjalizuję, ale mocno podążałem tym tematem i również jak pisaliśmy w raporcie o indo to Japonię mocno tutaj uwydatniliśmy dlatego, że Japonia, Indie to są ciekawe kierunki, ale też oczywiście pozostaje nam Indonezja otwarta na zakup Rafale czy choćby Korea Południowa stroną to Polska ma coraz lepsze relacje i grupa V4 poza Węgrami. Szanowny Aleksandrze, bardzo dziękuję za dzisiejsze przybliżenie nam, tak naprawdę, całej sytuacji związanej z Francją, bo nie wszyscy do końca e, tak naprawdę to rozumieją i właściwie patrzą na wszystko przez pryzmat Macrona, le Pen, ewentualnie leroy Merlin, tak? Rosja i, i wydaje się, że w dość dużych uproszczeniach, niestety, w Polsce na te zagadnienia się patrzy. Także serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i podzielenia się z nami swoją wiedzą. No przede wszystkim ja dziękuję za zaproszenie. To ogromna uczta intelektualna z tobą rozmawiać. Tych tematów jest, tak wiele, że ja, tych tematów jest to tak wiele, że ja z jednego wątka na drugi, ale też dając taką um, dość obszerną całość, uh, bo też nie możemy patrzeć na jeden problem jednotematycznie, ale też życzę sobie, żebyśmy my też wpadli na jakiś ciekawy pomysł, na myśli Polska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w jaki sposób my z tą Francją chcemy współpracować, bo my zawsze mówimy, Francja, czy nas Francja odda Rosji. Tak, ale my też musimy mieć pola do współpracy. A my teraz mamy tylko, no co, budujemy satelity. Gdzieś tu rozmawialiśmy o dużym atomie, jest dobra współpraca gospodarcza, firmy inwestują w Polsce francuskie, no ale my oczekujemy gestów politycznych, gestów militarnych. Mieliśmy swego czasu zaproszenie do misji Barkana w 2016 roku, więc no, też z naszej strony musi być jakaś wola, czy my z tymi Francuzami chcemy współpracować. No i no niestety przyjmuje się e, z dobrodziejstwem inwentarza, czyli tych Francuzów, którzy szukają biznesu wszędzie. No i oczywiście Polskę, która też ma jakieś własne cele, choćby względem flanki wschodniej. I niech ten koncept będzie przyczynkiem do, mam nadzieję, naszego kolejnego spotkania i następnej dyskusji. Moim i Państwa gościem był dzisiaj dr Aleksander Olech, Instytut Nowej Europy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję. Bywajcie bezpieczni, bywajcie zdrowi. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl, ukośnik na celowniku.